musi być wygłoszona. Bardzo proszę, jest to wyraźnie zgodne o zrozumienie żądania do Dominika, który ma ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Projekt prezydenta miasta Krakowa, dyskusja 175, drugie czytanie, referuje pani Szanowniko. Szanowni Państwo, tutaj jest sytuacja podobna. Również poprawka pana radnego Kowalka o tej samej treści. Zamiast za, przeciw, prawda, czyli nie udzielenie modyfikaty. Identyczna motywacja i uzasadnienie, jak już Państwu powiedziałam, opinia prezydenta do poprawki negatywna. Dziękuję. Czy pani poprawek ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam się do jego czytania i przystępujemy do głosowania poprawki pana Andrzeja radnego Adamka. Bardzo proszę o przygotowanie urządzenia. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki pana Adamka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. Proszę o wynik. 2 za, 31 przeciw, 4 się wstrzymało, poprawka została odrzucona. Za. Proszę bardzo, wyżej. Proszę Państwa, przechodzimy zatem do głosowania uchwały według druku nr 1175. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy wszyscy Państwo wzięli udział w głosowaniu?